Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na mojej stronie internetowej www.koach.pl. Zacznę od pewnego dowcipu, który słyszałem jakiś czas temu. Pewien statek podróżował dookoła świata i było dwóch marynarzy, którzy non-stop urządzali imprezy, chodzili cały czas pijani. W końcu kapitan się zdenerwował i w czasie dłuższego postoju tygodniowego w jednym z portów powiedział: wynocha do nich i postanowi, że przez tydzień znajdzie jakiś w ich miejsce. No to oni zadowoleni dostali odprawę, poszli sobie imprezować i po dwóch dniach nieustannego picia chodzą i nagle jeden do drugiego mówi: słuchaj, a gdzie my w ogóle jesteśmy i co my tu w ogóle robimy? No i drugi mówi: wiesz co, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy i nie wiem, co my robimy. I wtedy zobaczyli idącego w ich stronę jakiegoś człowieka. Ponieważ byli już tak narąbani, że zupełnie nie poznali, że to jest ich kapitan. I postanowili go zapytać. Podchodzą i mówią tak: dzień dobry, czy pan wie, gdzie my jesteśmy i czy pan wie, co tutaj robimy? Ten spojrzał na nich groźnie i powiedział tak: a wy wiecie w ogóle, kim ja jestem? No to jeden z nich patrzy na drugiego i mówi: stary, psychologiem nie jestem, ale mamy tu ciekawy przypadek. Ty i ja nie wiemy, gdzie jesteśmy i co tu robimy, a ten gość nie wie nawet, kim jest. I dzisiaj będzie o tym, kim jesteś, czyli o pewności siebie. Widzisz, pewność siebie w dużej mierze zależy od tego, jak rozumiesz, kim po prostu jesteś. Dlaczego pewność siebie jest ważna? Jeżeli żyjesz już trochę dłużej, to wiesz. A jeżeli żyjesz trochę krócej, to pozwól, że ci powiem. To, co w życiu osiągniesz, zależy zarówno od tego, co umiesz, jak i jak pewnie się czujesz. Jeżeli coś budujesz tylko na umiejętnościach, a nie budujesz tego na pewności siebie, to najprawdopodobniej będzie tak, jak w życiu Einsteina, którego we wczesnych latach jego twórczości ktoś zapytał jego żonę, mówi: czy jest coś, na czym pani mąż się nie zna? Ona powiedziała: mój mąż zna się na wszystkim, oprócz tego, jak robić pieniądze. Widzisz, kiedy masz mało pewności siebie, możesz robić wielkie rzeczy i nie być pewnym, że możesz za nie odebrać wynagrodzenie. Z drugiej strony, jeżeli masz wiele pewności siebie, a mówisz o bzdetach i na niewielu rzeczach się znasz, to na początku będziesz wielkim showmanem, do którego może nawet tłum będą przychodzić, ale później potracisz wszystkich, ponieważ ludzie prędzej czy później zorientują się, że niewiele wiesz. Więc chodzi o to, że pewność siebie dodaje skuteczności naszemu działaniu. Pewność siebie sprawia, że sięgamy po większe rzeczy w życiu. Pewność siebie sprawia, że mamy to, co chcemy. Bo żeby to osiągnąć, a nie jest to łatwe, potrzebujemy pewności siebie. Jest kilka takich niesamowitych w życiu rzeczy, kiedy potrzebujemy pewności siebie. I oczywiście rodzi się pytanie, co to jest pewność siebie. Wiesz, można pewność siebie zbudować na przykład nakręcając się dobrym utworem muzycznym, który cię zawsze pobudza, albo jakąś techniką motywacyjną, albo przeczytać sobie coś, albo podjarać się czymś, co ktoś ci powie. To są takie chwilowe, doraźne sposoby i one są potrzebne. Czasami tuż przed jakimś ważnym wydarzeniem, przed trudną rozmową potrzebujemy doraźnie nabrać pewności siebie. I to jest ważne, tego uczy wielu na różnych szkoleniach. Ale tym się nie będę zajmował. Powiem o tym, że potrzebujemy na stałe zmienić pewność siebie. Pewność siebie w dużej mierze zależy od tego, jak widzisz samego siebie. Kim jesteś? Wiesz, jeżeli wchodzisz do mieszkania i jesteś pewien, że ty jesteś właścicielem tego mieszkania i nagle zastajesz tam kogoś innego, to nie mówisz: o, przepraszam, czy ja rzeczywiście tutaj mieszkam, tylko po prostu wchodzisz i mówisz: przepraszam, co pan tutaj robi? To jest pewność siebie oparta na tym, kim jesteś.
Wiesz, pewnie oglądałeś film Gladiator. Jest tam wojownik z Hiszpanii imieniem Maximus. On jest dowódcą wojsk rzymskich, generałem kochanym przez swoich ludzi i przez cesarza Marka Aureliusza. Jednak zepsuty syn Cezara, Commodus, dowiaduje się o planie ojca, żeby Cezarem uczynić zamiast niego Maximusa. Zanim starzejący się cesarz zdoła to komukolwiek obwieścić, Commodus dusi ojca, Maximusa skazuje na natychmiastową śmierć, a jego żonę i syna na tortury i spalenie. Maximus ucieka, ale zbyt późno, by uratować rodzinę. I złapany przez handlarzy niewolników, zostaje sprzedany jako gladiator. To jest zwykle wyrok śmierci, lecz nie dla niego. On jest Maximusem, dzielnym wojownikiem. Nie tylko przeżył, ale został mistrzem. W końcu przewożą go do Rzymu, wygrywa tam czołowe zawody. I w tym momencie Maximus staje przed tym, który jest jego wrogiem, który zniszczył jego życie i zabił jego bliskich. I Commodus mówi do niego tak, po tej wygranej podchodzi i mówi: zasługujesz na swoją sławę, Hiszpanie, żaden gladiator ci nie dorówna, zdradź nam swoje imię. A wiesz, a Maximus ma nałożony hełm, nie widać jego twarzy. I on mówi: mam na imię gladiator, odwraca się i odchodzi. I wtedy Commodus spada we wściekłość i mówi: jak śmiesz odwracać się do mnie tyłem, niewolniku, zdaj mi swój hełm, powiedz mi swoje imię. I to jest kluczowy moment. Czasami wierzysz tak w życiu. Życie tak cię przydusi i dzięki Bogu, że życie nas czasami przydusi, ponieważ wtedy, kiedy nas życie przydusi, możemy albo się poddać, wtedy to nie jest dzięki Bogu, bo nie wykorzystujemy pewnej możliwości, albo możemy po prostu ściągnąć hełm i pokazać ludziom swoją siłę, pokazać ludziom, kim jesteś, pokazać życiu, kim jesteś i pozwolić innym zmierzyć się ze swoją siłą. I wtedy właśnie Maximus bardzo wolno unosi hełm, odwraca się twarzą do swojego wroga i mówi: nazywam się Maximus Decimus Meridius, dowódca wojsk północnych, generał legionów Felix, lojalny sługa prawdziwego imperatora Marka Aureliusza, ojciec zamordowanego syna, mąż zamordowanej żony, których pomszczę w tym życiu bądź w następnym. Jeżeli widziałeś film, to ta odpowiedź narasta i narasta i potężnieje i staje się coraz potężniejsza. On po prostu pokazuje swoją siłę. On pokazuje, kim jest. Widzisz, w życiu, kiedy pokażesz swoją siłę, kiedy pokażesz, kim jesteś, wiele osiągniesz. Zauważyłem, że większość ludzi boi się pokazać swoją siłę. Boi się pokazać, kim jest. Zachowuje się tak, jak to powiedziała kiedyś moja znajoma, że udaje, że była w pewnym środowisku, długo szukała tam akceptacji, ale w końcu odeszła, ponieważ mówi tak: przez wiele lat udawałam głupszą niż jestem, żeby inni byli zadowoleni. Widzisz, i to tak jest z tożsamością. Tożsamość rodzi się w tobie, ale jest nadawana i rozpoznawana przez innych. Tożsamość rodzi się w tobie, ale jest nadawana i rozpoznawana przez innych. O co chodzi? We wszelkich ludach etnicznych przechował się pewien rytuał, który może zostać jak wszystko, tylko pustym rytuałem, albo może zostać potężną wskazówką dla nas. Co to znaczy, że tożsamość nadawana jest z zewnątrz? Niektórzy mówią: ucieknij przed ludźmi, odkryj, kim naprawdę jesteś. Jest to tylko częściowo prawdą. Ty musisz odkryć, kim jesteś, ale jeżeli ludzie wokół ciebie nie zaakceptują tego, kim jesteś, to albo będzie ci źle żyć, albo w końcu zgodzisz się z ich oceną. Albo, co jest dobrym rozwiązaniem, znajdziesz ludzi, którzy rozpoznają ciebie i tego, kim naprawdę jesteś. Wiesz, u Żydów było to w ten sposób, że kiedy syn osiągał pełnoletność i był obrzęd bar mitzwa, czyli stawał się synem przymierza, ojciec razem z grupą mężczyzn, zarówno swoich przyjaciół, najbliższych kolegów, jak i rodziny, przychodzili, czterech mężczyzn brało krzesło, każdy za jedną nogę, nad tym siadał syn, podnoszony został do góry, szedł ojciec, pokazywał go ręką, mówił: to jest syn mój umiłowany, w nim mam upodobanie, to jest prawdziwy mężczyzna, od tego dnia zostaje synem przymierza, i wypowiadał wiele afirmujących, pozytywnych słów o swoim synu. Widzisz, jeżeli to był tylko obrzęd, to został tylko obrzędem. Ale jeżeli w tym była prawda, jeżeli ojciec miał dobrą relację z synem, jeżeli ojciec wprowadzał syna w to całe środowisko, w którym on żył ze swoimi kolegami, to ta tożsamość nadana z zewnątrz była przez syna akceptowana. Jeżeli to był tylko pusty obrzęd, to syn w środku zamykał się na to, co mówił ojciec. I widzisz, to jest tak ważna rzecz, że tożsamość jest nadawana z zewnątrz. Ludzie określają ciebie, a ty albo się z tym zgadzasz, albo się z tym nie zgadzasz. Tak samo w tych
w wszelkich ludach etnicznych, tak? Indianie mieli swoje obrzędy i tak dalej. W Biblii jest wiele takich momentów, kiedy Bóg albo inni ludzie nadają komuś tożsamość i on się z tą tożsamością zgadza lub się nie zgadza. Kiedy Izraelici, to jest w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale opisane, kiedy Izraelici byli pod panowaniem Madianitów, którzy ich pustoszyli, plądrowali, robili większe spustoszenia niż urząd skarbowy i gorsze rzeczy. Tak, tak, były takie czasy. Więc był taki jeden człowiek, Gedeon, i on się schował i ukrywał to wszystko, tam jakieś swoje ziarno, to wszystko, co zebrał, żeby mu tam tamtejszy urząd skarbowy Madianici nie zabrali. Więc kiedy się tak schował z tym wszystkim, nagle stanął przy nim anioł. Wiesz, nie wiem, jak ty byś się zachował, gdybyś zobaczył anioła, ale kiedyś słyszałem, jak jeden ksiądz na kazanie podszedł do małego chłopca i mówił o tym wydarzeniu, kiedy Maria widziała anioła, który jej się pojawił, i pyta dzieci, jak wy byście się zachowali? No i podchodzi do jednego, mówi, jakbyś zobaczył anioła, to co byś zrobił? A ten chłopak przyjęty patrzy, robi duże oczy i mówi, nie wiem, ale ja to chyba bym się zesrał. No więc można różnie zareagować. Nie wiem, jak zareagował ten Gedeon, ale myślę, że był bliski tego. Wiecie, jeżeli ktoś się boi ludzi, tym bardziej boi się czegoś, co przekracza ludzkie zrozumienie. Więc jeżeli on się krył przed Madianitami, przepraszam, tym bardziej musiał się kryć przed tym aniołem, kiedy go zobaczył. I wtedy anioł mówi do niego słowa, których absolutnie byś się tutaj nie spodziewał. Pan jest z tobą, mężny wojowniku. Czy on był mężnym wojownikiem? Raczej był podszyty tchórzem. Ale widzisz, ktoś z zewnątrz nadał mu tożsamość. Powiedział, nie jesteś już tchórzem, jesteś mężnym, dzielnym wojownikiem. I wtedy ten podszyty tchórzem Gedeon mówi, za przeproszeniem, panie mój, jeżeli Bóg jest z nami, to dlaczego nie ma tych cudów, o których słyszeliśmy? Dlaczego Madianici nas dręczą? I to jest to. Dopóki człowiek nie ma wewnętrznej pewności, kim jest, to ciągle mówi, dlaczego okoliczności mnie przerastają. To samo powiedział Gedeon. I w tym momencie anioł mówi, idź z tą siłą, którą masz i pokonaj tych ludzi. Widzisz, żeby iść z tą siłą, którą on miał i pokonać te mnóstwo, on musiał być pewien, kim jest. Musiał mieć zmienioną tożsamość, bo on mówi, jestem z najniższego pokolenia, jestem do niczego, boję się. Ale kiedy została mu zmieniona tożsamość, on powiedział, wiem, kim jestem, pójdę, zmienię to wszystko. Tak samo jak Szymon, który później dostał imię Piotr, tak? Szymon znaczy chwiejąca się na wietrze trzcina, Piotr, co oznacza solidny kawałek skały. Więc człowiek, który był chwiejny w swoich poglądach, niestały, zyskał nową tożsamość, że jest stabilny i trwały i można na nim polegać. Widzisz, każdy człowiek potrzebuje zmiany swojej tożsamości. Każdy człowiek potrzebuje wybrać tożsamość i potrzebuje rozwijać się w miejscu, gdzie jego tożsamość jest uznawana i potwierdzana. Widzisz, Jezus do 30 roku życia żył z mamusią i z tatusiem, albo prawdopodobnie tylko z mamusią, bo nic nie wiemy o jego tatusiu, kiedy zaczął swoją działalność, czyli mówię o Marii i Józefie. I sorry. I widzisz, kiedy został ochrzczony w Jordanie i uzyskał swoją nową tożsamość, potwierdzoną przez głos z nieba i uznaną przez Jana Chrzciciela i jego uczniów, w tym momencie poszedł w inne miejsce i zaczął inną służbę. I to tak jest, kiedy człowiek się rozwija, możesz zyskiwać nowy wymiar tożsamości i kiedy znajdą się ludzie, którzy to rozpoznają, to cię poniesie i w swoim życiu rozpocznie się kolejna fantastyczna, niesamowita przygoda. I teraz uwaga, 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 żeby zostać dobrze zrozumianym. Niektórzy mogą pomyśleć, aha, to muszę poczekać na kogoś, kto mi powie, poklepie po plecach i powie, stary, dasz radę to zrobić. Niekoniecznie. Widzisz, kiedy dorastasz, możesz sam sobie nadać tożsamość. Możesz sam siebie określić. Czyli jak to mówi w liście do Galacjan Paweł, dzisiaj mi się włączyły te cytaty biblijne, pewnie już dlatego, że już dawno żadnego kazania nie mówiłem. W większości audycji stosuję wiele zasad biblijnych, tylko nie używam cytatów, ale tutaj akurat mi się cytaty połączały. Dobra, ale już zostańmy
Dzisiaj ostatni cytat. Paweł mówi o sobie tak, Paweł Apostoł, że gdy byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko. Widzisz, dziecko przyjmuje, słyszał coś z zewnątrz głos i przyjmuje ten autorytet lub go odrzuca, ale mówi, kiedy stałem się dorosły, zacząłem myśleć inaczej, mówić inaczej. I widzisz, kiedy stajesz się dorosły, to jedną z cech dorosłości jest to, że w pewnym momencie mówisz, zaraz, halo, halo, ja wiem, kim jestem i sam sobie nadam tożsamość. Widzisz, to, co kieruje twoim życiem, to jest podświadomość. Podświadomość jest pewnym sterem, który kieruje twoim życiem, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Mam wiele przykładów, wiele fajnych rzeczy potrafię pokazać, kiedy spotykam się na żywo z ludźmi, ponieważ większość ludzi nie do końca rozumie, o co chodzi z tą podświadomością, ale to na chwilę zostawię i tylko powiem, że podświadomość można zobrazować za pomocą wielu różnych sposobów, ale jednym ze sposobów kształtowania podświadomości i jednym ze sposobów zrozumienia, jak ona działa, jest klepsydra. Widzisz, klepsydra ma tak, że jak wsypiesz coś do tej górnej części klepsydry, to spłynie powoli, stopniowo na to niższe, tak? I widzisz, to jest tak, że ta górna część to jest, powiedzmy, świadomość, a ta dolna to jest podświadomość. Jeżeli zaczniesz swoją świadomość napełniać myślami, że jesteś człowiekiem, któremu się uda, który osiągnie sukces, który zbuduje dobrą rodzinę, który wyjdzie z długów, który znajdzie swoje powołanie w życiu, zacznie je wykonywać i zatem przyjdą pieniądze, który będzie miał przyjaciół, który zrealizuje swoje życiowe cele, im bardziej napełnisz tym swoją świadomość, tym bardziej to spłynie do twojej podświadomości i tym silniej będzie to tobą kierowało. Jeżeli to tak mocno do ciebie wpłynie, jeżeli będziesz często przesączał swój umysł, to nagle poznasz, że dorastasz po tym, że zmieni się twoje postrzeganie siebie i świata. Co więcej, nie będziesz się zgadzał na rzeczy, które się do tej pory zgadzałeś, a które były dla ciebie niszczące. Zaczniesz bardziej siebie cenić, zaczniesz widzieć nowe możliwości, zobaczysz, że nowi ludzie cię otaczają i ci nowi ludzie postrzegają cię w zupełnie inny sposób niż ci wszyscy, którzy postrzegali cię do tej pory. Co więcej, ludzie, którzy do tej pory cię mało szanowali albo nie doceniali, albo zaczną cię szanować, albo odejdą z twojego życia. Widzisz, wiele zmian się w tobie dokona, fantastycznych zmian, i to do ciebie należy ta decyzja, jak zaczniesz patrzeć na siebie i czym zaczniesz karmić swój umysł i jak zaczniesz, wokół jakich ludzi zaczniesz się obracać, rozwijać, budować z nimi relacje. Okej, trochę się zapędziłem w tym, to znaczy wszystko, co powiedziałem, jest prawdą, ale nie wiem, czy nie za szybko, nie za dużo i nie za głęboko, więc mały teraz przerywnik od mojej znajomej, dostałem kilka anegdot o różnych znanych ludziach. I Albert Einstein, który chętnie oglądał filmy Charlie Chaplina, z wielką sympatią obdarzał tego mistrza ekranu i kiedyś napisał do Chaplina tak. Podziwiam pańską sztukę. Film Gorączka Złota jest zrozumiały na całym świecie, a pan sam będzie sławnym człowiekiem. Na to Chaplin odpowiedział uczonemu. Ja pana jeszcze bardziej podziwiam. Pańskiej teorii względności nikt na świecie nie rozumie, niemniej jest pan sławnym człowiekiem. Widzisz, tak to bywa, że jedni są zrozumiali, inni są niezrozumiali, jednak obaj byli głęboko przekonani do tego, co robią i obaj uzyskali dzięki temu niesamowite efekty. A więc teraz tak, jeżeli chodzi o tożsamość, to masz więcej niż jedną tożsamość. I nie mówię tutaj o schizofrenii. Chcę tylko powiedzieć, że w życiu pełnisz różne role. Po pierwsze, jesteś człowiekiem. Po drugie, powiedzmy, jesteś synem lub córką. Kolejna rzecz, masz męża, żonę, narzeczoną, narzeczonego, chłopaka, dziewczynę, małpkę, cokolwiek tam masz, tak, kogoś bliskiego. Niektórzy mają taką kaczuszkę, z którą się kąpią. Dobrze, to nieważne. Tak, jestem trzeźwy. Kolejna rzecz, może jesteś rodzicem, przyjacielem, biznesmenem, może jesteś chrześcijaninem lub wyznawcą jakiejś innej religii. Może jesteś wyznawcą ateizmu, nie wiem. Może należysz do klubu żeglarskiego, masz jakieś hobby. Widzisz, masz różne wymiary w swoim życiu. Życie jest wielowymiarowe i w tych różnych wymiarach kimś jesteś i kimś się stajesz. I tak naprawdę wielu ludzi chce zmienić rezultaty swoich działań, więc zmieniają działania. Jednak zmiana działania bez zmiany przekonań niewiele pomoże. Widzisz, przekonania są bardzo silne. Sam ostatni taki dowcip. Dwójka małżonków, tak, świeżo po ślubie, przychodzi do nich wujek i mówi: słuchajcie, kochani, nie wiem, ile lat mi życia mi zostało, ale czy moglibyście mi przygarnąć? No,
porozmawiali, zgodzili się. Ten wujek żył z nimi przez 15 lat, okropnie się z nim męczyli. Był złośliwy, wymagający, nie dokładał się do budżetu domowego, a zjadał, korzystał z wody, no po prostu straszne rzeczy. W dniu pogrzebu już mąż mówi do żony tak, mówi: kochanie, tylko ze względu na miłość do ciebie nie wyrzuciłem twojego wujka z naszego wspólnego domu. No to kobieta robi duże oczy i mówi: kochanie, a ja myślałam, że to twój wujek. Iż to był niczyj wujek. Ale oni mieli silne przekonania. Widzisz, silne przekonania decydują o tym, jak się w życiu zachowujemy. I możesz zbudować swój obraz. Ktoś powiedział o przekonaniach, tak? Słyszałem na Facebooku taką kartkę. Stoi mężczyzna, ma żonę, wokół niego dzieci. Jest napisane tak: silni mężczyźni mają zdrowe rodziny, słabi mężczyźni mają kochanki. Niektórzy budują swoje przekonanie inne, że silny mężczyzna to macho, który ma, tak jak marynarz, w każdym porcie inna kobieta. Widzisz, w zależności jakie przekonania zbudujesz, takie konsekwencje w życiu uzyskasz. A jakie konsekwencje w życiu będziesz miał, to ty je będziesz musiał ponosić. Więc od twoich przekonań zależy bardzo, bardzo dużo rzeczy. I teraz, jeżeli masz te różne wymiary życia i budujesz swój obraz, to budujesz swój obraz jako człowieka, jako męża, jako rodzica, jako przyjaciela, jako chrześcijanina, jako kogo, jako pracownika, jako biznesmena. Budujesz swój obraz w sobie samym i ten obraz prędzej czy później z ciebie wyjdzie. Więc ważne jest, żeby zbudować dobry obraz samego siebie. Widzisz, to jest bardzo ważna rzecz. Jednym ze skuteczniejszych sposobów budowania obrazu siebie jest wyobrażanie sobie tego. Wiesz, mądrość ludowa mówi, ktoś z kimś rozmawiasz czasami, jak ktoś powie: nie, nie mogę sobie tego wyobrazić. I to jest prawda. Jeżeli czegoś nie umiesz, nie możesz sobie wyobrazić, to prawdopodobnie nie będziesz mógł tego osiągnąć. I możesz sobie po prostu to wyobrażać, rozmyślać o tym. Możesz po prostu, tak jak pewien człowiek, który powiadał, że budował swój biznes, nie szło mu zbyt dobrze, ale w pewnym momencie postanowił, że przynajmniej raz dziennie poszedł, usiadł sobie w jakimś ekskluzywnym hotelu w lobby i po prostu obserwował ludzi, napawił się tym widokiem, mówił: kiedyś tu będę przychodził i stać mi będzie na to, żeby tu jeść obiad nawet codziennie. Widzisz, on przepajał się tym myśleniem. On widział siebie jako człowieka sukcesu, myślał o sobie jako o człowieku sukcesu i stał się człowiekiem sukcesu. Oczywiście, czy tylko takie samo patrzenie na to pomogło? Nie, ale było jednym z istotnych elementów. Widzisz, zmiana tych przekonań bierze się z różnych rzeczy, ale główna z tych rzeczy to są po prostu myśli innych ludzi, które kiedyś zastanawiasz się, rozważasz, przyjmujesz jako własne. Przeglądając coś tam ostatnio w internecie, zobaczyłem, że jedna z firm zadała liderom polskich firm i instytucji pytanie, jakie książki biznesowe zainspirowały ich najbardziej. I tak powstała lista bestsellerów biznesowych dwudziestolecia. Książek, które ukształtowały liderów i szefów firm. W sądzie wzięło udział 293 liderów czołowych instytucji i firm i wymienili w sumie 327 tytułów, czyli to jest ciekawe, że ludzie czytają i że to czytanie jakoś na nich wpływa. Pierwsza dziesiątka, będę tytuły czytał, od jedynki do dziesiątki będą te tytuły, w takiej kolejności. Jedynka, 7 nawyków skutecznego działania. Dwójka, winning znaczy zwyciężać. Trójka, od dobrego do wielkiego. Czwórka, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Piątka, sztuka efektywności. Szóstka, piąta dyscyplina. Siódemka, sztuka wojny. Ósemka, bogaty ojciec, biedny ojciec. Dziewiątka, wywieranie wpływu na ludzi. Dziesiątka, strategia błękitnego oceanu. Mówię o tym dlatego, że ludzie, którzy odnieśli sukces, budowali coś wielkiego, świadomie wpłynęli na swoje przekonania, które sprawiły, że zaczęli myśleć o sobie w inny sposób i dzięki temu w życiu coś osiągnęli. I tu jest ciekawostka, czyli Robert Kiyosaki. Niektórzy dyskutują, czy jego ten bogaty ojciec był, nie był, żył, nie żył. Nie wiem. Psychologicznie patrząc na to, co on zrobił, on zbudował sobie takiego ojca, bo na pewno jeżeli nawet żył, to nie ta cała wiedza i nie to wszystko, co on twierdzi, że mówił, było, bo to raczej każdy rozsądny człowiek szybko to stwierdzi. Jakkolwiek, że on zbudował sobie taką postać
i przez tą postać nadał sobie swoją tożsamość, tak? Można powiedzieć, że spersonifikował swój ideał i zaczął w jego stronę dążyć. Jakkolwiek to było, wiem, że możesz osiągnąć wiele i możesz osiągnąć dużo. Niektórzy mówią, że nie przesadzasz tym, może dużo, wiele. To jest tak, spójrz w głąb siebie, odkryj swoje prawdziwe pragnienia, marzenia. Te, które są prawdziwe, z biegiem czasu się ostoją. Jeżeli nadasz sobie pewności siebie, zrealizujesz je i będziesz szczęśliwy na miarę, na którą dla ciebie szczęście oznacza i to, co oznacza. Dwie takie refleksje, którymi się chcę podzielić i zakończę trzecim takim przykładem. Mieliśmy ostatnie szkolenie zamożnej, zadowolonej, było trochę ludzi, bardzo fajna atmosfera. Adrian i ja dzieliliśmy się. Adrian dużo mówił o biznesie, 2/3 czasu to był jego czas, 1/3 to mój. Ja opowiadałam trochę, jak pracować z ludźmi, jak znaleźć czas na rzeczy ważne, trochę praktycznych rzeczy. Pomyślałem sobie o tym, że szkoda, że wielu ludzi z tego nie skorzystało. I chciałbym Cię zachęcić do tego, że jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem i chciałbyś je zorganizować albo żeby odbyło się w Twojej miejscowości, daj mi znać. A druga rzecz, na mojej stronie internetowej zobaczysz coś takiego jak program mentorski. Kilka takich kluczowych umiejętności, które pomogą Ci osiągnąć w życiu to, co chcesz. Tak? Czyli pomogą Ci zrozumieć, kim jesteś, po co żyjesz, jak kształtować relacje z ludźmi, jak radzić sobie finansami, ze stresem, z czasem. To może Ci pomóc. Generalnie robię to w formie escape'owej. Teraz kończy się już okres intensywnej pracy na polu takim szkoleniowym, więc daję jakiś tam gratisowy w połowie ceny ten program, będziesz mógł kupić. Więcej informacji na mojej stronie www.koach.pl albo napisz do mnie maila andrzej@koach.pl. I teraz końcowa rzecz to jest właśnie scena z filmu Waleczne Serce, kiedy taka migawka, kiedy Szkoci, a dokładnie chłopstwo szkockie ruszyło do walki z Anglikami, którzy byli okupantami i zobaczyli, że siły wroga są przeważające, zobaczyli, że szlachta, która miała im pomóc, nie przybyła, co się później okazało, przybyła, ale stanęła po stronie Anglików. I wtedy przyjeżdża Wallace i tam jest fantastyczny ten dialog, tam jest bardzo wiele elementów, ale kilka słów, które on tam im mówi, które przekonują ich do tego, żeby ruszyć i zmierzyć się z przeważającymi siłami wroga i zawalczyć o siebie, o swoją wolność. Mówi tak, synowie Szkocji, przyszliście tu walczyć jako wolni ludzie i jesteście wolnymi ludźmi. Pierwsze daje im tożsamość, oni tą tożsamość przyjmują, daje im powód do walki. Przypomina im, że życie w strachu nie jest w ogóle życiem i że każdy z nich kiedyś umrze. I mówi tak, umierając w łóżkach za wiele lat, na pewno będziecie gotowi oddać wszystkie te dni za jedną szansę powrotu na to pole bitwy, by powiedzieć wrogom, że mogą odebrać wam życie, ale nigdy nie odbiorą wam wolności. To porusza tłumy, ale to, co jest najważniejsze, Wallace przede wszystkim, niezależnie od tego, co oni by powiedzieli, sam pierwszy rusza w stronę Anglików, żeby walczyć. On zna swoją tożsamość, on wie, co chce zrobić, zapala do tego innych, ale w pewien sposób nie ma to znaczenia, co oni zrobią, bo on sam wie, kim jest, co chce zrobić i czemu chce się poświęcić. I tego Ci życzę, żebyś wiedział, kim jesteś, po co żyjesz i jak to osiągnąć. I żebyś to zrobił. Powodzenia. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchacie kontestacji.